moi drodzy, z tej strony jak zwykle wasza Polish Notes i jak pewnie większość z was wie, jestem już drugi semestr na wymianie w ramach programu Erasmus w Mariborze w Słowenii. I jako, że na moim kanale zwykle co roku gościł desk tour, czasami również room tour, to postanowiłam zrobić mały update, tym razem z moim pokojem w Mariborze, z moim biurkiem. Chcę wam po prostu pokazać, że nawet mając jedynie walizkę i pudło, jesteście w stanie stworzyć dla siebie idealny kącik do nauki i do życia. Także gorąco was zachęcam do obejrzenia tego filmiku, a jeśli chcecie być na bieżąco ze mną, z moimi notatkami i ogólnie z tym, co się u mnie dzieje, koniecznie polubcie ten filmik, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie w dzwoneczek, żeby nie przegapić żadnego filmu oraz zaobserwować mój kanał na Instagramie o nazwie polishnotes2s. Dodatkowo, jeśli chcecie mnie poznać osobiście i spędzić ze mną super, super wakacje, to zapiszcie się już teraz na obóz Pozytywnie Kreatywnie z Polish Notes. Linki znajdziecie w opisie. W Mariborze mieszkam na samym rynku, lokalizację mam genialną, ale kiedy zastałam mój pokój, gdy przyszłam po raz pierwszy, troszkę mnie przeraził, naliczyłam chyba z 10 pająków. Moje drzwi chyba kogoś wkurzały, ponieważ mam ogromne jakieś takie odbicie na drzwiach. Mimo to postanowiłam zostać i uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Mieszka mi się tutaj bardzo dobrze. Z tymi dwoma przystojniakami aktualnie mieszkam. Jeden Polak, jeden Niemiec. I zrobiłam, jak widzicie, jedne małe zakupy w Pepco. I to tak de facto wystarczyło, żeby troszkę odmienić mój pokój. I uważam, że efekt wyszedł bardzo dobrze. Miejcie na względzie, że to nie będzie moje miejsce na stałe. Jestem tutaj już wprawdzie drugi semestr, ale de facto te 4-4,5 miesiąca bardzo szybko mijają i potem będę musiała te wszystkie rzeczy zabrać do domu. Także starałam się jak najmniej kupować. Jakieś rzeczy poprzywoziłam z domu, które wam pokażę zresztą potem. Nie jest tego za dużo, ale uważam, że jakby efekt końcowy wyszedł bardzo, bardzo w porządku. Tutaj widzicie mój pokój. Jako jedyna mam lustro, mam normalne okno, reszta okien jest taka typowo dachowa. Tutaj macie również moje łóżko, proste 1,40 m na 2 m. Oba koce, jeden koc, przepraszam, pochodzi z domu, drugi kupiłam w Pepco. Tutaj widzicie widok z mojego okna. Nie jest on najpiękniejszy, ale przynajmniej widzę, co się dzieje na zewnątrz. A żeby mieć w pamięci, skąd pochodzę, postanowiłam na ścianie umieścić kilka grafik ze strony Rubens był z Bytomia. Pośrodku był również rysunek od mojej hiszpańskiej kumpeli z pierwszego semestru. No i co? Może przejdziemy do biurka, bo na pewno ono was najbardziej interesuje. Tutaj widzicie całą moją powierzchnię roboczą. Jak pewnie się domyślacie, najczęściej korzystam z mojego iPada. Do niego mam klawiaturę, którą kupiłam w Biedronce na promocji za około 7 zł. Jest również myszka i jestem absolutnie zadowolona z efektu. Te rzeczy to jest wszystko, co aktualnie mam. Nie mogłam całego biurka zabrać ze sobą. Są tutaj moje słuchawki Bluetooth, są podstawowe zakreślacze z Faber-Castella, są również markery Sharpie, ołówki mechaniczne, kilka moich ulubionych długopisów żelowych, takich jak zebra Sarasa, no i oczywiście korektor. A to wszystko umieściłam w takich organizerach do szuflady, które kupiłam w Pepco. I uważam, że jest to bardzo w porządku pomysł, a takie organizery do szuflady przydadzą mi się nawet po powrocie do Polski. Oczywiście nie mogło również zabraknąć moich ukochanych mydlinerów. Tak jak mi doradziliście na Instagramie, wzięłam te z końcówką pędzelkową, ponieważ mogą one pełnić rolę klasycznego zakreślacza, ale przede wszystkim brush pena. Tutaj widzicie lampkę z Biedronki, którą również zabrałam ze sobą z domu. Bardzo ją lubię, ponieważ możecie regulować poziom światła, jego natężenie, rodzaj oraz sobie zdecydować, kiedy chcecie, żeby światło samo się wyłączyło. W szklaneczce z Pepco znajdą się moje ukochane złote nożyczki oraz kilka zakreślaczy z serii Unipropice Window, te z okienkiem, oraz podróby mydlinerów, które również uwielbiam, o nazwie Milk Liner. Zaraz obok znajduje się moja teczka z notatkami, oczywiście laptop, bo laptopa zabraknąć mimo posiadania iPada nie mogło, no i dwie teczki, które doskonale znacie z filmu Z holu
ze Stationery.pl, które cały czas ze sobą noszę, są bardzo, bardzo przydatne i ozdobiłam je tymi świetnymi naklejkami również ze Stationery.pl. Naprawdę bardzo fajna sprawa, bo są niesamowicie kompaktowe. Obok mam taki mały regalik, na którym trzymam lusterko, które zabrałam ze sobą z Polski, trzymam tam moją podstawową biżuterię. W tych dwóch pudełeczkach również mam biżuterię, a obok znajdują się moje podręczniki, jedyne jakie aktualnie używam. Nie mogę również zabraknąć chusteczek, świecy zapachowej i butelki wody, ponieważ nawodnienie podczas nauki jest bardzo ważne, a na samym dole znajdują się rzeczy, które używam najrzadziej, ale jednak używam. Są to piórnik, dwa kubki termiczne i chusteczki do wycierania kurzu. Na ścianach mam również zdjęcia z moimi przyjaciółmi, mam również tabelkę z przypadkami, którą zrobiłam sama, a po lewej stronie znajdują się liściki, które dostałam na koniec obozu Pozytywnie Kreatywnie Polish Notes, który odbył się w poprzednim roku, oraz dwa zdjęcia polaroidowe z moimi przyjaciółmi. W szafie nie ma nic ciekawego, w szafie głównie jest bałagan, ponieważ ja jestem człowiekiem, który kocha się przebierać, kocha ciuchy, także może lepiej tam nie zaglądajmy za bardzo. Jak na pewno zauważyliście, na mojej podłodze jest dużo kabli, jest również projektor, ponieważ ja tutaj w Mariborze jestem ekspertem od nocy filmowych. Bardzo często robiłam noce filmowe dla moich przyjaciół, rozkładałam koce, kołdry i oglądaliśmy sobie w doborowym towarzystwie filmy i to była nasza taka mała tradycja i naprawdę to uwielbiałam. Mam fantastyczne przeżycia związane właśnie z tymi nocami filmowymi. Ogólnie pierwszy semestr był fantastyczny. Niestety już musiałam pożegnać moich przyjaciół, ale cieszę się, że poznam nowe osoby. No i to by było na tyle. Jak widzicie, mój pokój nie jest za duży, ale też jak na warunki erasmusowe nie jest on za mały. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące życia na wymianie, brania udziału w programie Erasmus, jeśli tylko mielibyście ochotę zadać mi jakieś pytania, może warto byłoby rozważyć zrobienie filmiku, jakiegoś Q&A na ten temat. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie i czy chcielibyście mi zadać jakieś konkretne pytania. Na ten moment ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować ten kanał oraz kliknąć w dzwoneczek. Zapraszam Was również na mojego Instagrama i na zapisanie się na kolonie ze mną. Do zobaczenia następnym razem i cześć, cześć!